Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Wielu z was informowało mnie, że jest problem z planetą z glifami, że nie można znaleźć wszystkich glifów, że nie wszędzie da się dostać, że to nie działa. No, faktycznie przeleciałem się tam i szczerze mówiąc, da się to ogarnąć. Da się to zrobić. Niestety tam jest nasrane tyle śmieci, że nie ma sensu się w to bawić. Faktycznie, no, ludzie tyle naspamowali baz, tyle trollowych lokacji powstało, że dłużej będziecie szukać, niż byście to normalnie w grze załatwili. Dlatego też polecimy w nową lokalizację. Też będziemy używać tylko dwóch pierwszych glifów, oczywiście, żeby miało to sens. No bez sensu jest lecieć na planetę, szukać glifów, gdzie wszystkie glify już będziemy mieli. Tasior, Tasior, Słońce, Tasior, Słońce, Słońce, Tasior, 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 Słońce, Słońce, Słońce. Jak widzicie, użyte są tylko dwa pierwsze glify i to w zupełności wystarczy. Czyli te dwa glify, jak zdobyć? Na stacjach kosmicznych staramy się znaleźć podróżnika. Kiedy go znajdziemy, musimy z nim zagadać, zapłacić mu nanitami, odwiedzić miejsce jego spoczynku. No i zyskamy pierwszy glif. Później skaczemy dalej po stacjach, aż trafimy na kolejnego. Tutaj warto wspomnieć, że niektórych z podróżników można też spotkać na przykład na placówkach handlowych na planetach. To nie jest tak, że oni tylko na stacjach występują. Exing, odkryte przeze mnie. Fascynujące? No fascynujące w sumie. Ale gdzieś tu już widziałem bazę czyjąś. Byśmy może z niej skorzystali. O, jest. Nie będziemy nigdzie lecieć, nie będziemy nigdzie głupot odwalać. A wiecie co? W sumie jest tutaj jedna bojka komunikacyjna. Nie wiem, czy postawię, nie? Co tam? Tak, żebyście mieli pewność, jeżeli będziecie szukać, czego nie mam, goddamit, czystego ferytu. No dobra. Walić to w takim razie. Będziecie mieli tutaj bazę. Nawet nie wiem czyją, nie sprawdzałem. Użytkownika Elknin. Dzięki temu, że chłop tutaj postawił bazę, nie musimy nigdzie latać, nie musimy zasuwać na stację kosmiczną, tylko zaraz jak wyjdziemy z portalu, podbiegniemy pod górkę, idziemy do jego portalu. Włączamy sobie, tu jest ważne, inne bazy i sprawdzamy, co tutaj mamy. Glyph Jump. Tutaj nic takiego nie widziałem. Glyph System 10, Glyph 11, Glyph 12, Glyph 13, Glyph 14, Glyph 3, Glyph 2. Tadeo. Ciekawe, czy to jest naszego Tadeo baza. Glyph 9, Glyph 8, Glyph 7, Glyph 6, Glyph 5, Glyph 4. No sprawdźmy, nie? Czy to jeszcze działa. Gdybym tutaj was przez przypadek w maliny nie wprowadził. Jak widzicie, tutaj mamy pierwszy glif.
I dalej, inne bazy. Glif 2. Chwilę temu to wszystko sprawdzałem, więc nie powinno być problemu. Powinno to spokojnie działać. Powinniście móc bez większych utrudnień te wszystkie glify znaleźć. Jak widzicie, większość z nich jest pochowana w budynkach, więc nie ma się tutaj czego obawiać, że marnie skończycie. Trójki nie widzę. A na pewno do trójki skakałem. Dobra, jest trójeczka. Mówię, większość z tych glifów sprawdziłem, żeby nie było, że gdzieś w jakąś pułapkę wpadniecie. Tutaj nas wyrzuca koło statku, a tak naprawdę wystarczy zejść na dół. No już jesteśmy przy glifie, jak i przy teleporterze. Podejrzewam po prostu, że teleporter jest ustawiony zbyt blisko ścian i nie ma miejsca, żebyśmy my się zespawnili. Dlatego wyrzuca nas jakby poza budynkiem. No ale jak widzicie, bez najmniejszego problemu to działa. Gdzie teraz jesteśmy? W trójce, tak? No to lecimy do czwórki. W ten prosty sposób, biegając sobie od teleportera do teleportera, przy okazji też zwiedzając okolice, nie? Możecie spokojnie zdobyć wszystkie glify. Wszystkie glify są jakby zabudowane, tak? Ukryte w budynkach, w którym my teraz jesteśmy, w czwartym, w piątym. Chyba w czwartym, nie? Wszystkie glify są ukryte w budynkach, także też możecie bezpiecznie podróżować, nie mając jakiejś super ochrony, nie? Bo wiadomo, no, glifów szukamy na w miarę początkowym etapie gry, kiedy jeszcze nie mamy zbyt rozbudowanej postaci. Także tutaj ktoś się zatroszczył o to, żebyśmy nie musieli ryzykować własnym tyłkiem, nie? Zdobywając je. Ile jest? Nie jest źle, 60, 50 stopni. O, chyba robi się ciepło. 10 stopni to jest ta ekstremalna temperatura, to nie jest tak źle, nie? Powiedziałbym. A dobra, 50. No to już jest troszeczkę gorzej. Dobrze, żeby nie było. Momentami dość długo się ładuje, nie? Niby tylko takie małe rzeczy są do załadowania, jak malutki terminus bazy, malutka baza, mały teleporter, a oczywiście, jeżeli byłby problem z teleporterem, gdyby był wyłączony, wystarczy, że załadujecie reaktor, nie? Na biopaliwo. No ale to są podstawy chyba, o nich nie muszę wspominać osobom, które już szukają wszystkich glifów, nie?
heca, że nawet drzwi, nie, są tutaj wstawione. Myślę, że większość z nas, no, tutaj przyleci tylko po to, żeby sobie pozbierać glify, nie? Nie, żeby zwiedzać. Chociaż może i tacy się trafią, nie? Oczywiście, że tak. Który my mamy dzisiaj? 21 września, jak to nagrywam, 24 roku. Po co w ogóle mówię tą datę? Po to, żeby było wiadomo, że te glify działają, nie? Żeby był odnośnik, że po ostatnim patchu to wszystko jeszcze działa, że to wszystko jeszcze można wykorzystać. Nie trzeba tutaj się męczyć i przechodzić całej fabuły, żeby zdobyć te wszystkie nieszczęsne glify. Mamy 10. Zostały jeszcze 3, no to już sprawdzimy wszystkie. Chciałem przestać, ale w sumie skoro zaszliśmy tak daleko, no to myślę, że możemy spokojnie sprawdzić wszystkie. Przynajmniej zarówno ja, jak i wy będziemy mieli pewność, że jest to osiągalne. Zdaję sobie sprawę, że ostatnio trochę mniej nagrywam z No Man's Sky'a, ale no muszę przyznać, że nie ma za dużo nowych rzeczy, o których mógłbym nagrać, nie? Oczywiście wyszedł bardzo fajny patch, wyszło bardzo fajne ulepszenie graficzne, poprawiono wodę. No ale o tym wszystkim wspomniałem tak naprawdę w jednym filmie, jeśli chodzi o jakieś sztuczki, porady. Większość z nich jest aktualna. Jeżeli by było coś, co byście chcieli, żebym poszukał, żebym zrobił, dajcie znać, sprawdzę, nie? Czyli jeżeli byście chcieli na przykład, żebym poszukał, nie wiem, od nowa kosturów, od nowa, nie wiem, jakiś fregat, tak dalej, powiedzcie, no to usiądę, poszukam, nie? Po prostu nie chciałem dublować filmów, które już mam wstawione, jeżeli one wciąż działają, nie? Tam wiem, że był problem z tym fraktowcem piratów, nie każdemu się pojawiał, nie wiem o co chodzi, ponieważ ja to sprawdzałem na kilku save'ach i na każdym save'ie to trybiło, nie? Wiem, że w dwóch przypadkach się okazało, że problemem było to, że po prostu gracze nie mieli wcześniej żadnego fraktowca zdobytego i chcieli go zdobyć jako pierwszy, nie? I dlatego to nie trybło. No bo faktycznie, żeby zdobyć Imperiala i chyba też piracki fraktowiec, musimy posiadać jakikolwiek inny, nie? Lub chociaż przejść bitwę w kosmosie i odmówić jego zakupu, nie? Wtedy już chyba Imperiala by można było zdobyć za darmo. No, ktoś tutaj oszczędzał na materiałach, widzę. No dobrze, i słuchajcie. Odwiedziliśmy 14 glifów. Wszystkie 14 działa, nie? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Czemu 14, skoro glifów jest 16? No pamiętajmy o tym, że dwa glify musimy mieć, żeby się tutaj dostać. Czyli no, łącznie tych glifów jest 16. Jest to najłatwiejszy, najszybszy i na chwilę obecną chyba najlepszy sposób, żeby zdobyć glify, żeby się nie pierniczyć tutaj z całą fabułą. Jeżeli ktoś już kiedyś przeszedł grę, miał do czynienia z No Man's Sky'em i chce po prostu sobie teraz polatać, pozbierać rzeczy, żeby nie robić od nowa fabuły, on spokojnie może po prostu sobie
wybrać taką drogę. No dobra, słuchajcie, ja tutaj troszeczkę jeszcze posiedzę sobie w No Man's Sky'u, pogrzebię sobie w swoich bazach, ponieważ no, zauważyłem, że się popierniczyły wszystkie ikonki baz, nie? Jak próbujemy się teleportować. Zobaczę, czy ten błąd wciąż funkcjonuje, czy da się to naprawić. A wy co? A wy bądźcie zdrowi i widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia. Na razie.